No to to ja jestem tutaj. Kagańca nie będę zakładał, bo pszczółki są tutaj. Wczoraj odwirowywałem. One teraz fosfat nie odbierają. Zbierają wszystkie te rzeczy. A ja tutaj stoję, jak widzicie. Jest pięknie. Pszczółki są tutaj przy mnie. Latają dookoła mnie wszędzie. Tutaj odwirowałem wczoraj wosk i one po prostu dzisiaj czyszczą to wszystko, czyszczą dzisiaj ulu tutaj, tak widzisz, jestem tutaj, tu akurat jestem, moja ręka jest tutaj, one sobie chodzą ślicznie, czyszczą teraz te ramki, tu nie jest zamknę tak jak te tutaj, tu są zamknięte, już są odwirowane ramki. A tutaj są te, wczoraj też odwirowywałem. Także pszczółki tutaj chodzą, czyszczą. Wybierają jeszcze resztki miodu. Otworzyłem im to wszystko, żeby sobie powybierały. No, tutaj są moje skarbnice różne. Pokażę wam, jak powinno należy się wirówkę umyć. Umyć się należy w ten sposób, żeby ją postawić w ten sposób, żeby tutaj pszczoły się nie utopiły, bo jeśli chciałybyś mydłem myć albo coś, no ale te pszczoły zaniosą, jeszcze to wyczyszczą. Tak jak widzicie, wyczyszczają, czyszczą tutaj wszystko. Ja tu jestem. To moja ręka. Tak, żebyście nie myśleli, że ja oszukuję. No i pszczółki tutaj wyczyściły już bardzo dobrze. Tam wosk czyszczą, to wszystko. Tu na dole jeszcze leżą resztki. Tu wiaderko, gdzie ściekało wczoraj miód. To ja też nie wyrzucałem tego, to do wiaderka otworzyłem to wszystko i one w tej chwili prawie wyczyściły pięknie. Zobaczcie, jak pięknie wyczyściły miodzik. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i życzę miłego wszystkiego. To ja, Zbysia. No, taki głupi trochę, może nie, ale taki porąbaniec, bo lubi pszczoły, a ten, co jest lubi pszczoły, to jest zawsze porąbany, no nie, nie lubią go ludzie. Ludzie lubią tylko miód jeść, ale żeby się odważył i chodził wśród pszczół, tak jak ja to robię, proszę, są pszczółeczki. Jeszcze raz wam pokażę, przejdę się z wami jeszcze raz tutaj. Idę, moja ręka niech wam pokaże, że idę do pszczółek. Jestem przy nich. One są tutaj. O, proszę. Jak pięknie pszczółki chodzą. Fajnie. A tutaj też. No i też jestem przy nich. O, proszę. No. I pozdrawiam was wszystkich. No, najlepszego życzę. Pa. A tutaj mam takie światełko na noc, żeby ich trochę oświetlało. Trochę jeszcze pomogło. Może nie wiecie o tym, ale to pszczółki lubią takie światełko. No na razie, pa.